Witamy Państwa z Wolsztyna, z Wielkopolski. Miasto, w którym dziś gościmy, położone jest na zachodnim krańcu archidiecezji poznańskiej. To region bardzo interesujący pod względem turystycznym i krajobrazowym, z dużą ilością jezior i piękną doliną rzeki Obry. Pływał tu z młodzieżą na kajakach biskup krakowski Karol Wojtyła jeszcze przed wyborem na stolicę Piotrową. Nieopodal Wolsztyna mieści się piękny pocysterski zespół klasztorny w Obrze, w którym znajduje się Wyższe Seminarium Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, filia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. To zgromadzenie zakonne założone we Francji, którego charyzmatem jest działalność misyjna w różnych krajach świata. W Wolsztynie lekarzem powiatowym pod koniec XIX wieku był Robert Koch, wybitny uczony, lekarz, bakteriolog, laureat Nagrody Nobla za badania nad gruźlicą. Kościół, w którym się znajdujemy, mieści się właśnie przy ulicy Roberta Kocha. Wolsztyńska fara nosi wezwanie Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Jest to kościół późnobarokowy. Wnętrze jest trzynawowe, przedzielone ośmiobocznymi, smukłymi filarami. Sklepienia pokryte są polichromią. Na freskach ukazano m.in. adorację Baranka Bożego, sceny z raju, narodzenie Chrystusa. Zarówno na zewnątrz świątyni, jak i w jej wnętrzu barok wywołuje wrażenie ruchu, potęguje wymiary, efekty światła, tajemniczość przestrzeni. W ołtarzu głównym widzimy rzeźby czterech ewangelistów, a w centrum obraz Matki Boskiej Niepokalanej, patronki Wolsztyna. Postać Maryi widnieje też w herbie tego miasta. To właśnie przed tym wizerunkiem odprawiane są nabożeństwa maryjne gromadzące lokalną społeczność. Od 2 lat w kościele istnieje także kaplica wieczystej adoracji, w której przez cały dzień można adorować Najświętszy Sakrament. Przeżywamy dziś 26. niedzielę okresu zwykłego. W Ewangelii Chrystus przestrzega apostołów przed dawaniem zgorszenia. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Mszy świętej przewodniczyć będzie arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Przy ołtarzu zobaczymy też proboszcza parafialnej wspólnoty, księdza kanonika Sławomira Majchrzaka, superiora wspomnianego już klasztoru ojców oblatów, a także księży wikariuszy. Thank you.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Rozpoczynamy dziękczynienie Panu Bogu i pragniemy modlić się razem z naszym metropolitą, kapłanami, przedstawicielami parafii oraz zgromadzonymi przed telewizorami wiernymi w kraju i na całym świecie. Przeżywamy w tym roku 225. rocznicę konsekracji tej świątyni. Trwamy na modlitwie, sprawujemy sakramenty i głosimy Słowo Boże. Przygotowanie materialne na ten dzień dokonało się przez gruntowną renowację ołtarza głównego i wszystkich ołtarzy bocznych, jak również otwartą 2 lata temu kaplicę adoracji. Pragnę z serca podziękować wszystkim parafianom za troskę o to, co materialne, ale też przede wszystkim o to, co duchowe. Po mszy świętej poprosimy księdza arcybiskupa, aby poświęcił 2 wizerunki umieszczone w bocznych ołtarzach, świętego ojca Pio i błogosławionego Jana Pawła. Za życia byli czytelnymi znakami Boga. Pragniemy, aby także teraz byli naszymi orędownikami i niech zachęcają nas do mądrego przeżywania naszej wiary. W naszym mieście ta świątynia to 3. kościół, ale zawsze były to kościoły poświęcone Matce Bożej. Wielką naszą radością jest obraz Matki Bożej niepokalanie poczętej. Pani Wolsztyna to nie tylko patronka parafii, ale również naszego miasta. Dlatego cieszę się z obecności dzisiaj przedstawicieli Rady Miejskiej, pana burmistrza i pocztów sztandarowych. Wolsztyn znany jest z pociągów i dlatego bardzo pragnę do tego wizerunku dołożyć obraz pięknie odnowionej świątyni i żywego, modlącego się kościoła. Dzisiaj witam wszystkich serdecznie i jubileuszowo. Intencja tej mszy świętej to modlitwa za przyczyną Matki Bożej, patronki parafii miasta Wolsztyna, o Boże błogosławieństwo dla parafian i wszystkich zgromadzonych przed telewizorami wiernych w kraju i na świecie. Prosimy o Boże miłosierdzie dla zmarłych fundatorów naszej świątyni i zmarłych parafian z okazji 225. rocznicy konsekracji tej świątyni. Przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się. I Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą o Bożym Świętym Sakramentem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przepłakam się, że Maria zawsze wszystkich jakości świętych i nas, bracia i siostry, niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu. Pana ziemi, Bogu i Módlmy się. Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc. Udzielaj nam nieustannie swojej łaski, abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba stali się uczestnikami szczęścia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Liczb. Pan stąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był w nim i przekazał go owym 70 starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich też stąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi. Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie. Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: Mojżeszu, Panie mój, zabroń im. Ale Mojżesz odparł: Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha. Oto Słowo Boże. Świadectwo Pana niezawodne uczy prostaczka mądrości. Bojaźń Pańska jest szczera i trwa na wieki. Sądy Pana
zażana nie Twój sługa i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie. Kto jednak widzi swoje błędy, oczyść mnie z błędów, które są dla mnie skryte. Czytanie z listu świętego Jakuba apostoła. Teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało. A rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będziecie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi, i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabiliście sprawiedliwego. Nie stawia wam oporu. Oto słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jan powiedział do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy i zabroniliśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł: nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego, że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją.
Lepiej jest dla Ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. Jeśli Twoja noga jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli Twoje oko jest dla Ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla Ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Oto słowo Pańskie. Drodzy kapłani i osoby życia konsekrowanego, wszyscy wierni zgromadzeni w tej świątyni oraz kochani rodacy uczestniczący w tej Eucharystii za pośrednictwem telewizji Polonia. Dzisiejsza liturgia słowa podejmuje wiele tematów, ale na jeden z nich warto zwrócić naszą uwagę. Jest to relacja instytucji do charyzmatu. Ta relacja jest przedstawiona w klamrach, to znaczy w dwóch jakby podejściach. Najpierw poprzez historię Eldada i Medada, a następnie poprzez historię tych, którzy nie chodzili z uczniami. Najpierw przez słowo prorocze, a potem przez czyn, czyli praktycznie przez cuda. Ta pierwsza strona medalu, to znaczy historia Eldada i Medada, ułatwia nam usłyszany dzisiaj fragment, gdy w jej zrozumienie, gdy Mojżesz skarżył się na pustyni przed Bogiem, że sam nie podoła roli sędziego całego narodu, wtedy rzekł Pan do Mojżesza: zwołaj mi 70 mężów spośród starszych, co Septuaginta tłumaczy spośród prezbiterów Izraela, o których wiesz, że są starszymi ludu i nadzorcami, i przyprowadź ich do namiotu spotkania. Niech tam staną razem z Tobą. Wtedy ja zstąpię i będę z Tobą mówił, wezmę z ducha, który jest w Tobie i dam im, i będą razem z Tobą dźwigać ciężar ludu, a Ty go sam już więcej nie będziesz musiał dźwigać. Tak też się stało. Pan stąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem, wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym 70 starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie, nie powtórzyło się to jednak. W ten sposób zrodził się na pustyni pierwowzór przyszłego Sanhedrynu, czyli Sądu Najwyższego i parlamentu zarazem instytucji składającej się z 70 osób, czyli takiej, jaka jest w stanie rozważyć wszystkie możliwości. Liczba 70 odpowiada bowiem 70 Izraelitom, którzy udali się do Egiptu w czasach patriarchalnych, 70 narodom świata, 70 imionom Boga, 70 imionom ludu Izraela i 70 imionom Jerozolimy. Interpretując tę scenę, Orygenes ostrzega nas przed błędną interpretacją, która sugerowałaby, że duch Mojżesza został podzielony na 70 części i każda z nich została przekazana jednemu ze starszych. W rzeczywistości zaś ducha Mojżesza można raczej porównać do płomienia o oślepiającym blasku, od którego Pan Bóg zapalił 70 lamp starszych Izraela. Podczas tego procesu światło Mojżesza nie doznało najmniejszego uszczerbku. I tutaj zaczyna się problem. W tym samym czasie, kiedy 70 starszych otrzymywało ducha proroczego w namiocie,
to znaczy w przyszłej świątyni. Dwóch innych mężów pozostało w obozie, czyli w mieście. Jeden nazywał się Eldad, drugi Medad. Na nich też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. Dlaczego Eldad i Medad nie przyszli do świątyni, skoro zostali wybrani przez Mojżesza na starszych Izraela? Piękny midrasz żydowski Bemidbar Rabba usiłuje wytłumaczyć tę trudność. Według tego midraszu Mojżesz miał problem z liczbą starszych, których Pan Bóg wyznaczył do prorokowania. W rzeczywistości bowiem istniało 12 plemion Izraela, a każde plemię chciało mieć identyczną reprezentację starszych. Niestety liczba 70 nie da się podzielić przez 12. Dwa plemiona miały zatem tylko 5 reprezentantów, podczas gdy pozostałe po 6. Pragnąc rozwiązać tę trudność, Mojżesz wymyślił loterię. Umieścił 72 kartki w dzbanie i na tych 70 kartkach, dwóch kartkach, na 70 z nich było napisane słowo prezbiter, czyli starszy, natomiast na dwóch kartkach nie było żadnego napisu. Następnie Mojżesz wybrał po 6 reprezentantów z każdego z 12 pokoleń i poprosił wszystkich 72 o wyciągnięcie kartki z dzbana. Eldad i Medad należeli do tych dwóch osób z 72 wybranych, które wycofały się z losowania, bo uważały siebie za niegodnych tego urzędu. W nagrodę, z uwagi na ich pokorę, zostali wyznaczeni przez Boga na dwa najwyższe urzędy. Jest to być może zapowiedź dwóch przyszłych arcykapłanów, którzy uzupełniali Sanhedryn. Bóg wynagrodził ich najpotężniejszym duchem proroczym, pozwalając im, jak mówi Midrasz, przewidywać fakty, które wydarzą się dopiero za 40 lat. Sprzeciw Jozuego wobec prorokowania Eldada i Medada w mieście nie dotyczył więc tego, że prorokowali oni jako nieupoważnieni do tego. Nie dotyczył również tematu ich prorokowania. Była to raczej reakcja zazdrości pojedynczego człowieka w stosunku do tych, którzy objawili charyzmat proroczy poza instytucją, czyli poza świątynią. Przecież czasami głos Boży dociera do nas także z zewnątrz wybranej do tego instytucji. Czasami prorocy muszą powiedzieć coś, co nie podoba się samej instytucji. Historia ta nie dotyczy oczywiście tych wszystkich ludzi, którzy sami własnowolnie uznają się za proroków, chociaż w rzeczywistości są tylko chorzy. Postawa zazdrości oznacza smutek doznawany z powodu dobra drugiego człowieka i nadmierne pragnienie przywłaszczenia go sobie. Kto ulega zazdrości, ten jest w stanie dopuścić się największego zła. Zazdrości Kain zabił Abla. Zazdrości bracia Józefa sprzedali go w niewolę. Zazdrość zaślepiła Saula, który zaczął nienawidzić Dawida. Z zazdrości Herod usiłował zabić Jezusa. Z zazdrości arcykapłani i faryzeusze, przewrotni dzierżawcy, zamordowali Jezusa, syna właściciela winnicy. Zazdrość odbiera człowiekowi zdolność prawego myślenia. Zaciemnia jego umysł, wypacza spojrzenie na ludzi i świat. Odbiera pogodę ducha, prowadzi do wielkich napięć emocjonalnych, a także do zawiści i do przemocy. Człowiek, który ulega zazdrości, staje się bezlitosny i bezmyślny. Często wyrządza krzywdę innym ludziom, a w każdym przypadku krzywdzi również samego siebie, gdyż zazdrość i gniew skracają dni.
Jedyną skuteczną ochroną przed zazdrością jest miłość. Dojrzała, czyli bezinteresowna miłość z samej swojej natury nigdy nie jest zazdrosna. Kto kocha, ten cieszy się szczęściem bliźniego. Kto kocha, ten nikomu nie zazdrości. I z tego oczywistego powodu, że nie istnieje żadne dobro ani żaden skarb większy od miłości. Do tego jednak, by w docierających z zewnątrz głosach odkryć rzeczywisty głos Boga, trzeba być prawdziwym przywódcą, takim jak Mojżesz. Przywódcą wyposażonym w prawdziwą skromność, aby nie usłyszeć w tych słowach zagrożenia dla władzy. Mojżesz odparł: czy zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swojego ducha. Dar prorokowania jest bardzo potrzebny, ponieważ służy on przedstawieniu woli Bożej i jest wezwaniem do przemiany serc i nawrócenia. Zazdrość ma tendencję do przybierania formy stałej wady, a nawet obsesji. Dlatego pozbyć się trzeba jej jak najprędzej. Przecież obok nas zawsze będą ludzie szczęśliwsi, lepsi od nas i bogatsi i piękniejsi. Przecież równość jest tylko mitem głoszonym przez populistycznych polityków, którzy dzięki temu podsycają zazdrość w społeczeństwie i łatwiej go rozgrywają. Wprawdzie wszyscy ludzie mają jednakową ludzką godność i powinni być równi wobec prawa, to jednak mimo tych podobieństw różnią się oni między sobą na tysiące sposobów. I z tą niesprawiedliwością, w cudzysłowie, trzeba nam się pogodzić. Poeta powie: gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka, gdyby wszyscy byli silni jak konie, gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości, gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. Dziękuję Ci za sprawiedliwość, która jest nierównością. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. I druga strona medalu to dzisiejsza Ewangelia. Ktoś, kto nie chodzi z nami. Podobne, choć nieidentyczne przesłanie możemy odkryć w dzisiejszej Ewangelii. Uczniowie zwracają się do Jezusa z problemem: widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Widzieliśmy kogoś, kto nie jest Twoim uczniem, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy. Tym razem sytuacja jest jeszcze dalej idąca, aniżeli przypadek Eldada i Medada. Tym razem nie idzie bowiem o wybranych reprezentantów instytucji, którzy objawiają charyzmat poza tą instytucją, ale o tych, którzy objawiają charyzmat, nie mając z nią nic wspólnego. I tu mamy do czynienia ze zazdrością grupową. Ona polega na chęci sprowadzenia działania Ducha Bożego do widzialnych struktur, w tym przypadku do grona 12. Uczniowie nie potrafili jeszcze ocenić sytuacji z punktu widzenia dokonującego się dobra. Skoncentrowali się raczej na tym, by ich osobiste znaczenie i wpływy nie zostały zagrożone. Tymczasem Jezus nakazuje: zostawcie go. Nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Jezus zakazuje wnosić lokalny patriotyzm i stronniczość do spraw wiary. Owszem, w trakcie dziejów zbawienia Bóg wybrał sobie pewne narzędzia, dzięki którym się objawia. Wybrał instytucje, które stały się uprzywilejowanymi miejscami działania tego ducha: Kościół, sakramenty, kapłaństwo, lecz jednocześnie nie przywiązywał się do nich. Nie oddał nikomu swojego ducha w dzierżawę, ponieważ żadna rzeczywistość stworzona nie jest w stanie wyrazić go w pełni.
to nakłada na nas obowiązek szacunku wobec innych. Na tych, którzy nie są z nami, a mimo to prorokują i wyrzucają złe duchy, czyli działają na rzecz prawdziwej promocji społeczeństwa, musimy patrzeć z radością, a nie z zazdrością. Wszyscy ci ludzie są nam duchowo bliscy, ponieważ posiadają przynajmniej zarodek wiary. Kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Prawdziwa troska o zbawienie ludzi wyraża się w tym, że zbiera się w jedno wszystkie pozytywne siły rozproszone po świecie, służące zbawczym planom Boga. Nie dotyczy to oczywiście tych, którzy roszczą sobie prawo do prorokowania przeciwko Chrystusowi. Ta wizja niczym nieskrępowanego działania w imię Jezusa była bardzo bliska ojcom Soboru Watykańskiego II, którzy zwracali uwagę na to, co we wszystkich religiach jest prawdziwe i święte, na sposoby życia i działania, które odbijają promień prawdy oświecającej wszystkich ludzi. Te ziarna prawdy, istniejące i działające w różnych tradycjach religijnych, są odblaskiem jednego i tego samego Słowa Bożego, które oświeca każdego człowieka. Ono to, za sprawą Ducha Świętego, który tchnie tam, gdzie chce, przekracza swoim działaniem widzialny obręb instytucji Kościoła. Wszelkie poszukiwania prawdy i dobra, czyli ostatecznie Boga, podejmowane przez ludzkiego ducha są przecież wzbudzone przez Ducha Świętego. Z tego pierwotnego otwarcia się człowieka na Boga rodzą się różne religie. Na ogół poprzez praktykowanie tego, co dobre w ich własnych tradycjach religijnych i postępując zgodnie z głosem sumienia, członkowie innych religii odpowiadają pozytywnie na Boże wezwanie i dostępują zbawienia w Chrystusie, nawet jeśli nie uznają Go za swojego Zbawiciela. Skoro za wszystkich umarł Chrystus i skoro ostatecznie powołanie człowieka jest rzeczywiście jedno, mianowicie boskie, to musimy uznać, że Duch Święty wszystkim ofiaruje możliwość dojścia w sposób Bogu wiadomy do uczestnictwa w tajemnicy paschalnej. Z tego powodu postawę Kościoła i poszczególnych chrześcijan wobec innych religii winien charakteryzować szacunek, sympatia, także, jeśli to możliwe i stosowne, serdeczna współpraca. Z tego jednak, iż Bóg jest na tyle wolny, aby przekraczać granice naszych rytów, kultur i religii, nie wynika wcale, że te ryty, kultury i religie nie mają większego znaczenia, lecz że wszystkie są do siebie podobne. To, iż szanujemy inne religie, widząc w nich ziarna prawdy, nie oznacza, że przestaliśmy uważać naszą drogę za wyjątkową. Jeśli bowiem ludzie, poszukując w swoim życiu prawdy i dobra, znajdują je, to dzieje się to tylko dzięki Chrystusowi, dzięki ofierze, którą złożył za wszystkich i dzięki Duchowi Świętemu, który został wylany na wszystkich. My więc, jako wspólnota chrześcijan, mamy do spełnienia naszą własną misję. Nie możemy rozpłynąć się w morzu innych religii i filozofii. Istnieją przecież i takie formy otwarcia, i takie religie, które niszczą człowieka, którym absolutnie nie ma Ducha Świętego, ponieważ są przeciwne Ewangelii i wrogie człowiekowi. Przestrzenią, która broni nas przed wpływem ich na nasze życie, jest Kościół ze Słowem Bożym i sakramentami. We wnętrzu Kościoła, dzieląc się naszą wiarą, możemy umocnić naszą tożsamość i tylko trwając w Kościele stać nas na uczciwy dialog z innymi religiami i filozofiami. Nasz Bóg może przekraczać religijne schematy i podziały nie dlatego, że nie są one istotne.
ale w imię miłości, z jaką pragnie zgromadzić wszystkich w jednym Kościele. Nie zapominajmy przede wszystkim o tym, że Chrystus jest jedynym Zbawicielem rodzaju ludzkiego. Ten fakt powinien wzmocnić nasze zaangażowanie misyjne, do którego jesteśmy zobowiązani przez samego zmartwychwstałego Pana. Na koniec więc przypomnijmy sobie słowa z Księgi Syracha. Wytłumacz sobie samemu, pociesz swoje serce i oddal długotrwały smutek od siebie, bo smutek zgubił wielu i nie ma z niego żadnego pożytku. Zazdrość i gniew skracają dni, a zmartwienie sprowadza przedwczesną starość. Wierzę w jednego Boga, który z Ojca jest stworzony przed wszystkimi wiekami, Bóg Słowa, światło ze światłości, Bóg prawdziwy, Słowa prawdziwego, zrodzony jest stworzony z Ojca, a przez Niego wszystko się stało. A do tego służy i dla naszego stworzenia wstąpił z Niego i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem. Przygotowany i wierzchowany pod pancerzem i piłami został włączony do człowieka i zmartwychwstał trzeciego dnia jako zwolennictwo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale, sądzi czyje piłami, a królestwo jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Jezusiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał głębienie i chwałę, który mówił przez proroka. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Zgromadzeni wokół ołtarza Chrystusowego, wzywając orędownictwa Matki Bożej, patronki Wolsztyna, zwróćmy się do Boga w pokornej modlitwie. Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, za księży biskupów, szczególnie za obecnego pośród nas księdza arcybiskupa Stanisława, metropolity poznańskiego, za wszystkich kapłanów, zwłaszcza posługujących w naszej parafii, by gorliwie głosili ewangeliczne orędzie miłości i pokoju. Ciebie prosimy. Módlmy się za sprawujących władzę, aby służyli każdemu człowiekowi i zabiegali o pokój i sprawiedliwość w świecie. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich Polaków żyjących poza granicami kraju, szczególnie pochodzących z naszego miasta, z naszej gminy i z naszego powiatu, aby zachowali wiarę przodków i dawali dobre świadectwo naszej tradycji. Ciebie prosimy. Módlmy się za fundatorów i budowniczych naszej świątyni oraz za tych, którzy na co dzień troszczą się o jej piękno, aby Bóg wynagrodził im dobro czynione ku Jego chwale. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych zmarłych, aby mogli cieszyć się oglądaniem Bożego oblicza w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, uczestniczących w tej świętej liturgii, abyśmy wszyscy mieli wytrwałą miłość i służyli sobie darami, jakie każdy otrzymał. Ciebie prosimy. Ojcze, który jesteś źródłem wszelkiego dobra i miłości,
Wysłuchaj nasze prośby, które z ufnością do Ciebie zanieśliśmy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Do ołtarza zbliża się teraz procesja z darami. Dzieci naszej parafii składają na ołtarzu świece, symbol tego światła, które rozświetla człowiekowi każdą ciemność i prowadzi ku Bogu prawdziwej światłości, oraz kwiaty, symbol miłości, wdzięczności i radości. Młodzież Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie przynosi katechizm Kościoła katolickiego, by podczas zbliżającego się roku wiary bardziej pogłębiać naukę katolicką. Przedstawiciele wiosek naszej parafii przynoszą Pismo Święte, by pochylając się nad Słowem Bożym wzrastała nasza wiara. Ministranci składają na ołtarzu chleb i wino, które przemienione w ciało i krew Chrystusa staną się pokarmem dającym siły do dawania świadectwa wyznawanej wierze. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. I masz siebie ofiarę za Twoje. Miłosierny Boże, przyjmij z upodobaniem naszą ofiarę i spraw, aby przez nią otwarło się dla nas źródło wszelkiego błogosławieństwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. Górę serca. Prosimy o Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Oh, my God.
za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, w swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, abyś mógł to w nas umiłować, co umiłowałeś w swoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, z radością wołając: Święty. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Benedyktem,
naszym biskupem Stanisławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o zmarłych rodakach i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi. Daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, naszymi świętymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Yeah.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech Najświętszy Sakrament odnowi nasze dusze i ciała, abyśmy przez uczestnictwo w ofierze upamiętniającej śmierć Chrystusa mogli się stać współdziedzicami Jego chwały, który żyje i króluje na wieki wieku. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Na antenie telewizji Polonia kończy się powoli transmisja mszy świętej z kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Olsztynie w archidiecezji poznańskiej. Przewodniczący liturgii arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, święci teraz obrazy, które od dziś znajdować się będą w bocznych ołtarzach. Obraz błogosławionego Jana Pawła II i ołtarz, obraz świętego ojca Pio. Ale także ich naśladowali. Użycz nam tego, Panie, za pośrednictwem świętego ojca Pio i błogosławionego Jana Pawła II. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Transmisja z kościoła parafialnego w Olsztynie związana jest z rocznicą 225 lat od dnia konsekracji tego kościoła. Przypomniała nam ona, jak mówił na początku mszy świętej proboszcz, ksiądz kanonik Sławomir Majchrzak, o fundatorach kościoła, o kapłanach, a przede wszystkim o pokoleniach wiernych, którzy znajdowali w tym kościele duchowe wsparcie. Kościół, w którym znajdowaliśmy się dzisiaj, nosi tytuł Fary. Jest to zwyczajowe określenie głównego kościoła parafialnego miasta, kościoły farne jako ośrodki życia religijnego, między innymi bractw kościelnych i cechów. Wznoszono zgodnie z zasadą planowanego układu miasta zawsze w pobliżu rynku, który stanowił centrum życia miejskiego. Tak jest także w Olsztynie. Fara była kościołem matką, dobrze wyposażona, wspierana przez licznych fundatorów, a także przez kościoły pomocnicze, filialne i kaplice. Dzisiejszą mszę świętą transmitowaliśmy dla Państwa z Olsztyna w archidiecezji poznańskiej. Przewodniczył jej arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, w homilii odnosząc się do
liturgii słowa przypomniał, że Bóg wybrał instytucje, które są uprzywilejowanymi miejscami działania Jego Ducha, takie jak Kościół, sakramenty i kapłaństwo, ale nie przywiązywał się do nich, nie dał nikomu monopolu na działanie swojego Ducha, nie oddał nikomu swojego Ducha w dzierżawę, ponieważ żadna rzeczywistość stworzona nie jest go w stanie wyrazić w pełni. Dlatego też, jak przekonywał arcybiskup Stanisław Gądecki, prawdziwa troska o zbawienie ludzi wyraża się w tym, że zbiera się w jedno wszystkie pozytywne siły rozproszone po świecie, służące zbawczym planom Boga. Ta wizja niczym nieskrępowanego działania w imię Jezusa, przypomniał wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, była bardzo bliska ojcom Soboru Watykańskiego II. Już za kilka dni rozpocznie się w Watykanie synod biskupów poświęcony tematowi nowej ewangelizacji. Arcybiskup Stanisław Gądecki będzie jednym z ojców synodu, jednym z polskich biskupów wybierających się do Rzymu. Zapraszamy Państwa na nasze kolejne transmisje na antenie telewizji Polonia. Za tydzień mszę świętą o godzinie 13 transmitować będziemy z kościoła pod wezwaniem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach, a w kolejnych tygodniach z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, z kościoła pod wezwaniem świętych polskich braci męczenników w Bydgoszczy i z kościoła pod wezwaniem świętego Rocha w Poznaniu. Zostawiam Państwa z przesłaniem wyrażonym dzisiaj przez przewodniczącego liturgii arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Mówił, że we wnętrzu Kościoła, dzieląc się naszą wiarą, możemy umocnić naszą tożsamość, że tylko trwając w Kościele stać nas na uczciwy dialog z innymi religiami. Nasz Bóg może przekraczać religijne schematy i podziały nie dlatego, że nie są one istotne, ale w imię miłości, z jaką pragnie zgromadzić wszystkich w jednym Kościele. Nie zapominajmy więc o tym, mówił metropolita poznański, że Jezus Chrystus, który jest jedynym Zbawicielem świata, zachęca nas, byśmy wzmocnili nasze zaangażowanie misyjne. W imieniu redakcji przygotowującej transmisję mszy świętej w telewizji Polonia życzymy Państwu z Wolsztyna w archidiecezji poznańskiej dobrej niedzieli.